Dzień dobry. Przepraszam, czy ja mogę zająć Ci momencik? Mam ważny temat. Pogadamy? Nie wiem jak Ty, ale ja już mam prawo jazdy, jednak pamiętam ten moment, kiedy uczyłem się, jak jeździć tym dosyć skomplikowanym urządzeniem, jakim jest samochód. Pamiętam, że brałem lekcje u instruktora, tyle że potem okazywało się, że nie bardzo wiem, jak ogarnąć auto, więc brał mnie tata swoim ukochanym autem. Już nie pamiętam, czy to była Lada Samara, czy Seat. Chyba Seat, nieważne, ale wiecie, ukochane to było auto. I gdzieś na bocznej dróżce powoli, wielokrotnie kazał mi ruszać, delikatnie skręcać, panować nad sprzęgłem, zmieniać biegi. To był kosmos. Ale jak teraz tak sobie pomyślę o tym, to przecież tak naprawdę to było trochę nieobowiązkowe zadanie domowe, bo przecież w ramach kursu mój instruktor mnie tego powinien nauczyć, ale brakowało mi praktyki, więc musiałem w domu poćwiczyć jeszcze więcej. Na całe szczęście nauczyłem się na tyle, żeby zdać. Co prawda za trzecim razem, ale cich, bo nie jest mi ta wiedza aż tak bardzo potrzebna, żeby umieć sterować na przykład robotami edukacyjnymi, ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiali, bo będziemy rozmawiali o zadaniach domowych. Jak do nich podejść na nowo? Jak nie przemęczyć uczniów, a jednocześnie oszczędzić swój czas i wykorzystać nowoczesne technologie? No to zapraszam. Pogadamy o bazie prac domowych. Zdaję sobie sprawę z tego, że wokół zadań domowych dzieje się teraz dosyć duża burza. Z czego to wynika? Może chwilę się zastanówmy. Po pierwsze, często nauczyciele, łącznie ze mną, nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile obowiązków mają nasi uczniowie, jak wrócą ze szkoły. I trudno im to wszystko ogarnąć, a przecież nam zależy na tym, żeby wyćwiczyli akurat nasz przedmiot, bo chcemy, żeby ugruntowali sobie wiedzę. Więc nie zdając sobie z tego sprawy, jeden, drugi, trzeci, czwarty nauczyciel dorzuca jedno, drugie, trzecie zadanie z pięcioma podpunktami i nagle okazuje się, że ten uczeń trochę nie widzi sensu w robieniu kolejny raz większej ilości zadań, nie ma siły, no a dodatkowo jeszcze obarczony jest taką ilością obowiązków, że to go po prostu demotywuje do pracy. A musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tak jak ja z prawem jazdy nie poradziłbym sobie, gdybym nie wyćwiczył pewnych umiejętności. I no po prostu bądźmy szczerzy, że są takie przedmioty, w których pewne rzeczy buduje się na lekcji, ale potem potrzebujemy wsparcia w domu, czasu prywatnego ucznia, po to, żeby sobie wyćwiczył pewne rzeczy i żeby ten mózg elastyczny młodego człowieka chłonął jeszcze więcej wiedzy. No tak, ale jaka tak naprawdę jest rola zadań domowych? Najbardziej oczywistą rzeczą, jaka przychodzi nam na myśl, to oczywiście utrwalanie materiału. No, nie wyobrażam sobie nauki matematyki bez dodatkowego wyćwiczenia kilku zadań. Nie wyobrażam sobie też nauki języka polskiego, a sam wiem, jak dużo jakby problemów miałem z językiem polskim, gdybym nie pisał, chociaż tego bardzo nie lubiłem, jakichś prac stylistycznych w domu. Nie wyobrażam sobie też nauki chemii bez wyćwiczenia wzorów substancji, ich nazw, czy zapisu różnych reakcji chemicznych, równań różnych reakcji chemicznych. Dlaczego tak jest? No po prostu nie wszystko zmieści się na 45-minutowej lekcji. No więc trzeba troszkę spróbować zmotywować młodego człowieka do tego, żeby utrwalił sobie to, co zaczęliśmy robić wspólnie w sali lekcyjnej. A jak już nasz uczeń wrócił do domu i zaczyna samodzielnie pracować, to przecież najważniejszą rzeczą jest to, że on jest w stanie skontrolować swoje postępy. Bo jeżeli widzi, że nie potrafi sobie poradzić z kolejnym zadaniem, to znaczy, że musi poszukać pomocy. Może to być nauczyciel, ale dzisiaj jest tyle źródeł w internecie, że może znaleźć odpowiedź w zasadzie tu i teraz. Ważne, nie gotowca, którego przepiszę, a my go potem będziemy oceniać, tylko być może wsparcie, które pozwoli mu rozwiązać jego problem i nauczy go czegoś nowego. Więc po pierwsze to jest samokontrola, ale też samodyscyplina, bo nie oszukujmy się, dobrze wiedzieć, że są obowiązki, z których musimy się wywiązać, bo to też przygotowuje nas do dorosłego życia. W miarę rozsądku, pamiętajmy o tym, że zadania domowe muszą być zadawane w miarę rozsądku przez nauczycieli, no i właśnie nie tylko w miarę rozsądku, ale też formą muszą się od siebie różnić. Ale o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, bo naprawdę mam dla Was coś ciekawego. Nie możemy też zapomnieć o roli zadań domowych, jaką jest wzmacnianie na przykład umiejętności badawczych. Ja często zadaję projekty edukacyjne, samodzielne przeprowadzanie eksperymentów w domu, na co
czasami potrzeba więcej czasu niż jedną lekcję, a chciałbym, żeby uczeń przeanalizował to, co się wydarzyło, wyciągnął z tego odpowiednie wnioski. Inną sprawą jest to, że jestem absolutnym miłośnikiem lekcji odwróconej i być może fajne, ciekawe, interesujące i angażujące zadanie domowe pozwoli uczniowi tak naprawdę przygotować się nie do tego, co było, a do tego, co dopiero będzie, czyli w zasadzie nie zadanie domowe, co bardziej zadanie wyprzedzające. Myślałeś kiedyś o tym? No i oczywiście informowanie nauczycieli o postępach uczniów. Przecież zadanie domowe zazwyczaj jest sprawdzane. I jeżeli spojrzymy sobie na zadanie domowe naszego ucznia, no to możemy ocenić, gdzie są jego problemy, gdzie można mu pomóc, gdzie go nakierować, żeby lepiej sobie radził, na przykład na zbliżającym się sprawdzianie czy kartkówce. Więc pamiętajmy o tym, że to też jest ważna rzecz. Ja wiem, że uczniowie często też kombinują, przepisują, ale warto zrobić z zadań domowych taką atmosferę wokół zadań domowych, taką atmosferę, która nie powoduje lęku i strachu przed negatywną oceną, co raczej zadbać o to, żebyśmy dali, może nie wszystkim, bo nie zawsze jest na to czas, ale ten zdrowy feedback po wykonaniu zadania domowego w wygodny dla nas sposób, a może najlepiej by było, gdyby ten feedback można było spisać online, wysłać komuś taką wiadomość. No właśnie. I tutaj pojawia się nowoczesna technologia, internet i zupełnie odejście od tego standardowego wykonaj zadanie ze strony numer 74, numer 1-2, podpunkty od A do F. No właśnie, to jak w takim razie możemy wykorzystać nowoczesną technologię, internet, informację zwrotną, zbieranie tego wszystkiego? I tutaj przychodzi nam z pomocą baza prac domowych.pl, którą stworzyła firma Learnetic, jednocześnie założyciel i twórca, ta firma to założyciel i twórca takiej platformy edukacyjnej dzwonek.pl, z którą miałem okazję trochę się zapoznać i dlatego właśnie nagrywam to wideo, żeby tobie też o niej opowiedzieć. Spójrzmy w takim razie, co ona potrafi, do czego służy i jak może nam pomóc. No właśnie, pojawiło się słowo klucz. Jak może nam pomóc? No właśnie, pierwsza sprawa jest taka, że robiąc zadanie, przygotowując, myśląc o zadaniu domowym, często jest tak, że nie mamy do końca super dużo czasu na to, żeby stworzyć coś nowego, innowacyjnego, więc czasami wybieramy to, co jest pod ręką, czyli najszybsze rozwiązanie, najprostsze rozwiązanie, więc to czasami, co jest w ćwiczeniach czy w podręczniku. Oczywiście, że mamy mnóstwo tutoriali, instrukcji do znalezienia w sieci, jak samodzielnie stworzyć angażujące na przykład zadanie domowe z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, czyli tak zwanego TIC-u. No tylko spójrzmy prawdzie w oczy. Jak wielu nauczycieli, po pierwsze, nie ma czasu, żeby rozpracowywać nowe aplikacje, a to nie jest takie łatwe, wejść w niektóre rzeczy, a po drugie, jak wielu nauczycieli tak naprawdę ma wyzwanie z korzystaniem z różnorodnych technologii, bo to nie jest łatwo ogarnąć aplikacje X, Y, Z i tak dalej, sobie biegać i przełączać się między nimi. Jasne, że pewnie znamy takich nauczycieli, ale czy każdy z nas musi być miłośnikiem technologii, żeby móc wykorzystywać tę technologię? Być może jest krótsza droga, być może ktoś już za nas to zrobił. Mało tego, a co jeśli to jest właśnie polska firma, która wiedząc o potrzebach polskiego rynku edukacyjnego, wzięła pod lupę najbardziej popularne wydawnictwa, kilka najważniejszych przedmiotów, które trzeba ćwiczyć, żeby te umiejętności na lekcji rzeczywiście były ugruntowane do przyszłych egzaminów, sprawdzianów itd., itd. i stworzyli dla nas we współpracy z ekspertami, z edukatorami bazę interaktywnych, nowoczesnych zadań domowych, które my możemy przypisać uczniom, wysłać im informacje, co mają zrobić, nagrać im informacje, sprawdzać ich postępy, dać im feedback, może niekoniecznie oceniać, ale właśnie, żeby zadanie domowe było wsparciem do rozwoju uczniów, a niekoniecznie takim bacikiem na zasadzie zrób teraz, bo na pewno masz dużo wolnego czasu w domu, więc jeszcze przepisz 17 razy coś. Myślę, że to jest na tyle fajne narzędzie, które trzeba do którego trzeba tak naprawdę podejść, jako do jakby narzędzia, które po pierwsze oszczędza nam czas, daje możliwość uczniom zupełnie w inny, innowacyjny, angażujący sposób rozwiązywać zadania, bo nie oszukujmy się, czasami to jest nudne kolejny raz przepisywać coś do zeszytu, a połączenie pewnych rzeczy, uzupełnienie luk, wybranie, wpisanie pojedynczych cyferek jest ok, mało tego,
Jak wiadomo, nasi uczniowie uwielbiają technologię, więc właśnie dzięki temu, że mogą zalogować się na stronie i swoim kontem, które zakłada szkolny administrator, sprawdzić, czy nauczyciel mu nie podłączył jakiegoś zadania i on może sobie na telefonie, wracając do domu w autobusie, pociągu czy tramwaju na przykład, już wykonać to zadanie, przypomnieć sobie, co było na lekcji, nie zostawiać tego na tydzień później. Więc to jest właśnie fajne, że może w każdym miejscu, w każdej chwili rozwiązywać zadania, których nie jest w stanie rozwiązać na kartce papieru. Oczywiście, co jest ważne, to jest wsparcie do realizacji podstawowych zadań edukacyjnych. I na pewno nie zastąpi kartki, długopisu, ćwiczeń, tablicy itd. Nie oszukujmy się. Ale daje komfort pracy nauczycielom przez to, że to są zaufane, sprawdzone materiały, uczniom przez to, że to jest trochę inna forma, taka właśnie bardziej interaktywna, gdzie na telefonie, tablecie, na komputerze można to wszystko wykonać. I co ja lubię, że wszystko zbiera mi się w jednym miejscu, że nie biegam ze stosem książek, zeszytów, ćwiczeń, które muszę potem sprawdzać, tylko po prostu wchodzę sobie, loguję się na konto nauczyciela i mogę sprawdzić, ocenić, dać feedback, no i potem spotkać się z moimi uczniami na przykład w klasie i omówić, jak wyszło to zadanie domowe. Dobra, to już wiesz trochę więcej na temat bazy prac domowych, jak ona działa, to teraz spójrzmy sobie do komputera i zobaczmy od kuchni, jak wejdziemy do środka, jak się zalogujemy i zarejestrujemy, co zyskuje szkoła, co zyskuje nauczyciel, co zyskuje uczeń, kiedy dołączy i zacznie korzystać z bazy prac domowych w ramach platformy dzwonek.pl. Dziu, lecimy do kompa. Wejdź na stronę bazapracdomowych.pl. Tutaj możesz poczytać o samej platformie i ofercie, o przedmiotach oraz wydawnictwach, które są aktualnie wspierane. Oferta ciągle będzie rozwijana. Możesz zobaczyć sobie przykłady zadań i sprawdzić jeszcze, co tak naprawdę one wspierają i jak działają. Ale coś, co dla mnie jest najciekawsze, to jest fakt taki, że możesz wypróbować sobie bezpłatnie, bez żadnego logowania, wersję demo. Masz dostępne następujące przedmioty: matematyka dla klas 4-5, matematyka klasy 6-8, geografia klasy 5-8, przyroda dla klasy 4, fizyka klasa 7-8, chemia klasa 7-8 i biologia klasy 5-8. My sobie tylko klikniemy teraz tak próbnie, zobacz, jakie to jest proste, żeby sobie sprawdzić wersję demo. Matematykę, otwiera nam się nowe okno, a w tym oknie widzimy informację, że teraz będziemy pracowali sobie z matematyką i zadanie w wersji demonstracyjnej to procenty, a ułamki część druga. Klikamy start i jak widzimy, od razu załadowała nam się interaktywna grafika, w której widzimy koło, mamy informację, co mamy zrobić, czyli wyraź zamalowane części koła za pomocą ułamku i procentów, przenosząc liczby do odpowiednich okienek. No to zacznijmy sobie od tego największego kawałka, to pewnie jest połowa. Szukam w takim razie, czyli tutaj będzie ułamek, a tu będzie odpowiedni procent, no to 50%, czyli połowa, a ułamek, jak dobrze pamiętam, to będzie 1/2. I w ten sposób uzupełnimy sobie całą resztę i sprawdzimy, czy zrobiliśmy to dobrze. Kiedy uzupełniliśmy już nasze ćwiczenie, wystarczy, że zjedziemy sobie w dół i mamy informację, że możemy sprawdzić sobie nasze zadanie, powtórzyć lub przejść dalej. Sprawdzamy. Udało się, mamy 100%. Możemy oczywiście w każdej chwili powtórzyć, jeżeli popełnilibyśmy jakiś błąd, lub przejść dalej. Możemy podejrzeć sobie innego rodzaju zadania, jakie tutaj przygotowano w wersji demonstracyjnej w ramach bazy prac domowych. O, proszę bardzo, tu jakie ciekawe zadanie. Mamy pokolorować zgodnie z opisem. 50% kół na pomarańczowo. Z boku możemy wybrać sobie kolory. Mamy pomarańczowe zaznaczone. I po prostu wiaderkiem z farbą możemy sobie tutaj kolorować rzeczy. 20% sześciokątów na żółto. No to powiedzmy, że 1. I testowo pokażę Wam, co się wydarzy, kiedy na przykład popełnimy błąd lub nie wypełnimy jakiegoś zadania. Spójrzcie, jeżeli teraz będę chciał sprawdzić, to platforma pokazuje mi, że wynik to jest 50%. Mogę powtórzyć. Jeżeli teraz, zobaczcie, popełnię błąd, to on będzie też zaznaczał, gdzie te błędy są. Zobaczcie tutaj. To na przykład jest 10% kwadratów na brązowo. My sobie zaznaczymy trochę więcej. I sprawdzimy.
I zobaczcie, tutaj po pierwsze w ogóle nie podeszliśmy tego zadania. Tutaj mamy błąd na czerwono, tutaj jest zielona ramka, która mówi nam, że jest OK, a tutaj mamy czerwoną ramkę, która mówi nam, że również jest do poprawy. Możemy poprawiać wielokrotnie, a jeżeli przejdziemy sobie dalej, to mamy tabelę, w której sprawdzamy sobie wyniki. Są nagrody, jeżeli zrobimy wszystko w porządku, więc jest dodatkowa motywacja i rodzaj gamifikacji. No dobrze, to jest wersja demonstracyjna, czyli na bazie pracodomowych.pl, bazapracodomowych.pl możecie sobie sprawdzić swoje przedmioty i zobaczyć, jak Wam się to podoba. Jeśli Wasza szkoła dołączy już i wykupi sobie pakiet baz pracodomowych, czyli tych wszystkich lekcji albo poszczególnego przedmiotu oczywiście, to wtedy Wasz szkolny administrator przekaże Wam dane do logowania na platformie dzwonek.pl. To jest platforma, na której umieszczone są te zadania i tutaj to właśnie możemy zadawać je naszym grupom, uczniom, klasom, w ogóle projektować całą interaktywną część naszych zadań domowych, które mają aktywizować naszych uczniów. Po prostu jesteśmy zalogowani swoim kontem, ja już tutaj mam zapamiętane swoje konto, klikam zaloguj się i po zalogowaniu widzę dostępne dla mnie podręczniki, czyli tak jak przypisane jest to do licencji dla szkoły, mogę mieć tylko jeden albo kilka, w zależności od tego, jakie przedmioty prowadzę. I na przykład wybierzemy sobie teraz przyrodę. Mamy do wyboru podręczniki, w oparciu o które zostały stworzone tutaj zadania. Więc jeśli uczymy na przykład w SIP-u, wchodzimy sobie w SIP i tutaj po kolei mamy działy. I z konkretnych działów możemy sobie rozwinąć i na przykład mamy dział ja i moje ciało i na przykład mamy układ pokarmowy, mamy opcję zadaj. I teraz tutaj możemy sobie wpisać opis zadania. Tutaj możemy sobie nagrać informację głosową, którą nasi uczniowie będą mogli odtworzyć, kiedy włączymy sobie nagrywanie. Tak to będzie działało. Tutaj widzimy, że nagrywanie leci. Możemy przerwać. W zasoby. Tutaj informujemy uczniów, co mogą dołączyć do naszego zadania. Mogą na przykład dołączyć jakiś dodatkowy plik. Możemy włączyć im edytor tekstów lub też włączyć dyktafon, żeby mogli nam nagrywać jakieś informacje. To jest oczywiście zależne od rodzaju zadania, jaki będziemy im przypisywali. Mamy też narzędzia, tu możemy podczepić im kursy, pliki, czy też plik URL, które mają sobie obejrzeć na przykład z filmem na YouTube, który nam się przyda do prowadzenia, im przyda się do ukończenia tego zadania. Tu dodajemy sobie uczniów, jeśli oczywiście jesteśmy podłączeni do swojej szkoły, to administrator jakby importuje uczniów i tutaj będziemy mieli listę swoich uczniów, których możemy sobie wrzucić do naszej grupy lub klasy. Mamy dodatkowe opcje, czyli kiedy ma rozpocząć się zadanie, kiedy ma zakończyć się zadanie, czy uczeń może tylko raz się zalogować i podejść do tego zadania, czy kilka razy, czy mamy blokować dostęp do zadania po dacie zakończenia. To już jest kwestia decyzji nauczyciela, który to wszystko sobie tutaj konfiguruje. I na końcu mamy podsumowanie całego zadania i jeśli wszystko jest OK i wszystko nam się tutaj zgadza, to możemy sobie albo zapisać na później i przypisać później, albo stworzyć i od razu przypisać swoim uczniom. Także jak widzisz, możemy naprawdę w bardzo prosty sposób teraz zadawać takie interaktywne zadania dzięki bazie prac domowych na platformie dzwonek.pl. Ale pamiętaj, warto wejść na stronę na początek bazapracdomowych.pl i sprawdzić sobie wersje demonstracyjne. Nie wymagają one żadnego logowania, a potem zastanowić się, w jaki sposób wykorzystać taką interaktywną pomoc w uczeniu i rozwoju naszych uczniów, no i działać razem ze szkołą, razem z uczniami, zdobywać licencje i gamifikować swoje lekcje. No i sam widzisz, to nie jest takie straszne ani trudne narzędzie. Fakt, jest to narzędzie płatne, ale za stosunkowo niewielką cenę na długą licencję masz dostęp do wszystkich materiałów, które są dostosowywane i tworzone we współpracy z wiodącymi wydawnictwami. Więc może warto zastanowić się, czy nie byłoby dobrze uzupełnić swój warsztat nauczyciela o właśnie tego typu platformę i może nie wszystkim, ale tym uczniom, którzy chcą się rozwijać, którzy poszukują dodatkowych impulsów do rozwoju, którym chcemy pomóc trochę w wypracowaniu samodyscypliny, ale trochę nowymi formami. My chcemy spróbować czegoś nowego, ale nie mamy czasu na to, żeby tworzyć te wszystkie interaktywne treści, lekcje, zadania. Może warto po prostu wprowadzić coś takiego w szkole, chociaż przetestować.
Możecie sobie sprawdzić sami, zarejestrować się za darmo i zobaczyć, jak to wygląda. A dalej trzeba namówić odpowiednie osoby do tego, żeby w Waszej szkole być może pojawiła się baza prac domowych jako praktyczne narzędzie wspierające edukację. To co? Sprawdźcie, wejdźcie, zalinkujcie, pomyślcie. Warto czasami ułatwić sobie życie, a urozmaicić zadania domowe. I nie chodzi o to, żeby je kasować. Chodzi o to, żeby znaleźć sens w ich zadawaniu. Bo faktycznie zadania domowe bez sensu są bez sensu. Nie róbmy tego. Ale zadania domowe, które mają pomóc naszym uczniom, a nie przeciążyć ich, myślę, że spełnią swoją rolę. Moje jeżdżenie z tatą nie było łatwą rzeczą. Wiem, jak na mnie czasami krzywo patrzył, a czasami mruczał. Wiecie, jak to tata, jak siadasz za kółkiem, nie mając doświadczenia. Ale dzisiaj wiem, że wsiadając za kółkiem swojego samochodu, jadę w miarę pewnie. No i dzięki tak naprawdę temu, że tata poświęcił mi uwagę po zajęciach z instruktorem i powiedział mi, co ja mam robić, no to zdałem. No co prawda za trzecim razem to prawo jazdy, ale zdałem. Więc tak, zadania domowe i samodzielne ćwiczenie i praktyka są istotne. Czasami tak. Może nie zawsze, ale czasami tak. Bazapracdomowych.pl. Wejdźcie, sprawdźcie sami. A ja sprawdzam, czy jeszcze umiem jeździć samochodem. Umiem na pewno. Cześć, trzymajcie się, hej!